Witamy Państwa na przedmeczowej konferencji prasowej przed meczem rewanżowym z drużyną Cork City. Jest z nami trener Legii Warszawa pan Dan Klawuric oraz zawodnik naszego zespołu, zdobywca bramki w Irlandii Michał Kucharczyk. Witamy dziennikarzy z Irlandii, ponieważ nie jest to spora grupa osób, więc żeby przyspieszyć konferencję, pan tłumacz będzie siedział bezpośrednio obok dziennikarzy. Więc zaczynamy. Proszę. Pan Piotr się nie zgłasza, więc rozstrzygnęło się chyba wcześniej. Ja mam kilka pytań do Michała Kucharczyka i Iza Koprowiak, Przegląd Sportowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał, na początek, czy bramka, którą zdobyłeś w Irlandii, była jedną z najładniejszych w twojej karierze? W twojej hierarchii? To był przypadek, ale ogólnie jeśli miałbym spojrzeć przez pryzmat czasu i bramę, które udało mi się zdobyć, to rzeczywiście jest ona jedną z ładniejszych, które udało mi się zdobyć jakby w Legii i w karierze, którą na razie mam, tak można powiedzieć. Ile razy powtarzałeś, że najlepiej się czujesz jako środkowy napastnik? Zazwyczaj w Legii byłeś ustawiany na skrzydle, teraz jesteś wahadłowym. Jak się czujesz na tej pozycji? Czyli tak, zawsze powtarzałem, że najlepiej czuję się jako napastnik, ale rozmawiając tutaj z trenerem doszedłem do wniosku, że będę grał tam, gdzie drużyna mnie potrzebuje i w tym akurat systemie gram jako wahadłowy i w każdym meczu staram się dawać siebie 100% dla drużyny i mówię, jest mi to tak naprawdę obojętne na jakiej pozycji będę grał. Ważne, żeby drużyna miała z tego jakieś pozytywy i wiadomo, że można zawsze na każdej pozycji nauczyć się grać i jeszcze potrzebuję chwili czasu, aby opanować ją do perfekcji. Dziękuję bardzo. Prosimy o kolejne pytanie. Proszę. Piotr Kamiński, Legia. To jedno pytanie do trenera, tylko tak a propos tego gola z Cork. To jest jakiś taki nakaz, żeby zawodnicy częściej oddawali strzały z dystansu, czy może tylko takie moje optyczne złudzenia? Some kind of a comment or suggestion for the players that they try to score out of the box. Yes, we prepare for every game some actions, and that was one of actions for us, what we prepared during the training. And we know that we have possibility, we have good players who can shoot from distance and half distance, and Michal is one of the best in Poland in this part. Tak, my trenowaliśmy to rozwiązanie na treningach, więc zdecydowaliśmy się również na powtórzenie tej sytuacji właśnie w meczu, kiedy nadarzyła się taka okazja. Mamy zawodników, w którym wychodzą te strzały z dystansu i myślę, że tu Michał jest jednym z najlepszych w Polsce, którym takie strzały wychodzą. Dobry, Igor Marczak, Polsat Sport. Pytanie do trenera, czy to ustawienie 3-5-2 to są na razie próby, czy to już tak na stałe i zarówno w lidze i w eliminacjach będzie kontynuowane? Dziękuję. Will you change the system or are you thinking to change the system or it's decided already? We start in new season actually. We have one competition game and one competition game and one Super Cup game. This is a specific game and we don't have reason to change the system now because I believe in process, I believe in myself, and process is not something what can happen, what you can expect after tomorrow. Process is something what is on long term, and we present good way in this system, and we are satisfied. And okay, we can discuss about result against Arka, which is not good for us normal. But during this game, we play dominate, attractive, offensive football, which is our goals. And we must continue to play dominate, attractive, offensive football with a lot of combination because we are Legia Warsaw, because of our fans, because of history of Legia also in Poland.
And on the fact is that we have against Arka 65% possession ball, against Cork City 70% possession ball, 17 shots on the goal, 5 direct in the goal, passing accuracy 84% for us on our side, against Cork City 15 shots on the goal, and I think this is the facts, and this is the reason why we tried to play like this. Normal, something happened, like Arka, like in game against Arka, against Arka happened some mistakes, and this is normal in football. This is normal, but also we cannot discuss about system if that system is wrong, because 2 goals against Arka we concede after cross from the side, and in this moment in the box, first goal was numerical advantage for us, 4 against 3 players, and we conceded. Third goal was 5, even 6 our players in the box and 3 from Arka, and Arka scored. And that's happened, and this is normal in football. And also perfect shoot from first goal from this Zavadi, number 10, Zarandia, number 10 players from Arka. And system is wrong when you have in some part of the pitch problem with numerical advantage. If opponent team have numerical advantage, especially in the box and in close to our goal, in finishing zone of opponent, if they have numerical advantage in this moment, we can, but in a lot of times, not in one moment or some moments during the game, and then we can discuss about bad system. Może ja w skrócie tak... Michał, ja przetłumaczę, nie martw się. Ale nie, to tak... Spokojnie. Ja mogę dodać tyle, że tak jak trener powiedział, jesteśmy ludźmi i nie da się tego nauczyć z dnia na dzień. Potrzebujemy czasu, tak jak każdy człowiek potrzebuje czasu nauczyć się, nie wiem, pisać, czytać, mówić, tak samo i my potrzebujemy chwili czasu, bo nauczyć grać się w tym systemie. Straciliśmy 2 bramki, tak jak trener powiedział, z Arką Gdynia, gdzie pierwszym ja zawiniłem, tak jak powiedziałem. Trzeba się uczyć tego i w każdej chwili można być na boisku lepszym. Tak samo przy trzeciej bramce też nasze błędy w ustawieniu spowodowały, że straciliśmy bramkę. Więc naprawdę nie dyskutujmy, jeśli chodzi o ustawienie nasze 3-5-2, bo uczymy się tego. Graliśmy z Vitorulem, zagraliśmy bardzo dobry mecz, zagraliśmy z Cork, mieliśmy przewagę i po jednym meczu przegranym z Arką Gdynia, gdzie przytrafiło nam się, tak jak ten powiedział, jest to jeden mecz, znowu jest poruszany jakby temat 3-5-2. Naprawdę, dajcie nam chwilę czasu, my to dopracujemy do perfekcji, wtedy zobaczycie, że Legia Warszawa potrafi grać w ustawieniu 3-5-2. Dziękuję, Michał. Jeszcze przetłumaczę to, co powiedział trener. Tuż Michał część też powiedział, że tak naprawdę w tym ustawieniu 3-5-2 graliśmy w 2 oficjalnych meczach. Jeden to był mecz z Cork, jeden to był mecz o Superpuchar, który też rządzi się swoimi prawami. Natomiast ja wierzę w cały ten proces, ufam też sobie, ale nie wydarzy się to z dnia na dzień, bo jest to proces długofalowy, więc możemy tutaj mówić właśnie o rezultatach, które będą w dłuższej perspektywie. Natomiast w meczu z Arką Gdynia zawiedliśmy, bo ten rezultat był niekorzystny, ale przy okazji graliśmy dominujący, ofensywny, atrakcyjny futbol, czyli taki, jaki chcemy grać dla naszych kibiców, bo na to zasługują. Jesteśmy klubem, który powinien, zespołem, który powinien dominować. Tak to też wynika z naszej historii. Fakty są takie, że w meczu z Arką Gdynia posiadaliśmy piłkę w 65% spotkania, w meczu z Cork w 70%. W meczu z Arką Gdynia oddaliśmy 17
strzałów na bramkę, w tym 5 celnych, 87% dokładnych podań. W meczu z Korką daliśmy 15 strzałów. Oczywiście popełniamy cały czas błędy, ale na przykład w meczu z Arką Gdynia te dwa gole padły po naszych indywidualnych błędach. W pierwszej sytuacji mieliśmy przewagę w polu karnym 4-3 i Arce udało się zdobyć bramkę. Znaczy, nie, Arka miała przewagę 4-3. Tak, przy pierwszy. Drugiej bramce 6-3 dla nas. Tak, przy drugiej bramce mieliśmy przewagę 6-3 i to co mówię, nasze indywidualne błędy, które my dopracowujemy i jak one zostaną dopracowane, wtedy naprawdę będziecie zdziwieni, jak można w polskiej lidze grać ustawieniem 3-5-2. I ta jedyna bramka, którą właśnie straciliśmy w meczu z Arką, to był wspaniały strzał zawodnika drużyny rywali z numerem 10 i to nie system jest zły, to są po prostu pojedyncze błędy, które możemy wyeliminować. To no, Interpreters Today. Zarandia. Jest, Zarandia z numerem 10. Kolejne pytanie. Dzień dobry, Adrian Brycki, Telewizja Polska. Pytanie do trenera. Czy możemy się spodziewać Carlitosa w wyjściowej jedenastce? We have training after last training after this press conference and I wanted to say first my players who will play tomorrow. Mamy jeszcze trening po dzisiejszym. But he is in squad for sure. Po dzisiejszym spotkaniu tutaj z mediami i najpierw chcę ogłosić tę kadrę meczową moim zawodnikom. Carlitos na pewno znajdzie się w kadrze meczowej, czy w pierwszej jedenastce to jeszcze zobaczymy. My condolences to Arek Malarz and his family because his father passed off. Ten jeszcze chciałby złożyć w imieniu całego zespołu, w imieniu swoim kondolencje dla Arka Malarza, któremu wczoraj zmarł tata. Oh, we have one more question from Irish journalists. Okay. So just a quick one. The Cork City manager John Coffey, after last week's game, seemed very downbeat about their chances of turning things around this week. Would you be of the same view? Because they're really confident they can change the result tomorrow. What do you think about it? We're looking for this game separately. This is new game and we know our advantage and for tomorrow is new game for us and we prepare for this game like new game. My nie traktujemy tego meczu jako jednej z dwóch części. Traktujemy to jako zupełnie nowe spotkanie, które musimy wygrać i się przygotowujemy specjalnie do tego spotkania. And we respect Cork City like every our opponent team. Szanujemy drużynę Cork City jak każdego naszego rywala. To już ostatnie pytanie, prosimy. Last question. To jeszcze spytam tylko o reprezentantów. Michał Pazdan, Artur Jędrzejczyk, czy oni wracają, kiedy wracają do treningów? Dziś wrócili do treningów. Są w szatni. Pozdrawiamy. Jest, tutaj, dzisiaj. Dzisiaj wrócili, są w szatni, mają się dobrze, są wypoczęci, czekają na przygotowania i niedługo wzmocnią nas. Także dzisiaj na boisku można ich zobaczyć. Dziękuję, do widzenia. I dziękuję Michałowi za pomoc dzisiaj szczególną.